bardzo serdecznie na moim kanale. Dziś zaczynamy vloga bardzo pozytywnego. Wstałam wcześnie rano, poćwiczyłam, szybki prysznic, mąż poszedł do pracy, niestety wakacje się skończyły, dzieci śpią u znajomych. Ja obudziłam się pełna energii i stwierdziłam, dzisiaj nagram dla Was vloga, pozytywnego vloga, gdzie opowiem Wam kilka rzeczy. Zaczynamy! Skoro już jestem sama, to też nadrobię zaległości, muszę odpisać na sporo maili, zaprogramować sobie też dobrze cały miesiąc. W sierpniu mało mnie było na YouTubie i na Instagramie. To był taki okres, którego potrzebowałam dla samej siebie, by znowu się odkryć. Czasami, to się tak wydaje, te całe życie właśnie na Instagramie czy YouTubie, już Wam o tym mówiłam, trochę potrafi przytłoczyć ze względu na to, że chcemy być ciągle na maksa, chcemy być ciągle pozytywni. Chcę Wam ciągle pokazywać nowe miejsca i zauważyłam w pewnym momencie, że wszystko robiłam dla Was, żeby Wam to pokazać, ale mało było już w tym mojej radości, takiego szczęścia. Dlatego postanowiłam, że te wakacje poświęcę rodzinie, poświęcę mi. Przeczytam sobie wreszcie książki, na które nie miałam czasu, zadam sobie wiele pytań, na które szukałam odpowiedzi, ale gdzieś je tam chowałam, pod dywan też niektóre problemy, więc był to taki czas dla mnie i był mi naprawdę potrzebny. Wróciłam i teraz mam ochotę znowu nagrywać, mam ochotę znowu na nagrywanie, znowu ochotę właśnie na to, żeby poświęcać na to tyle czasu. Wróciła mi ta pozytywna energia i to szczęście, które mi też daje, bo nie ukrywam i wiele razy Wam to mówiłam, że to Wy jesteście tutaj dla mnie, nie ja dla Was. Co prawda ja Wam pokazuję fajne miejsce, mówię Wam o jakichś ciekawostkach, ale tak naprawdę ja czerpię dużo więcej od Was niż Wy ode mnie, bo pewne wiadomości prywatne, które mi piszecie, komentarze naprawdę dodają mi skrzydeł i to jest takie bardzo pozytywne, tego mi brakowało. Dzisiaj totalny dzień bez makijażu, dlatego że jestem sama w domu i nie chcę męczyć mojej skóry makijażem. Chciałabym Wam powiedzieć, że podczas wakacji we Francji postanowiłam sobie też, ułożyłam sobie taką hierarchię rzeczy, która jest dla mnie najważniejsza, ale też rzeczy, które chciałabym zmienić w tym roku. I postanowiłam, że w tym roku będę uczyć się z powrotem angielskiego. Ja kiedyś angielskim bardzo dobrze się posługiwałam, teraz niestety używam go bardzo mało, prawie w ogóle. Dlatego kiedy byliśmy na wakacjach, no wiadomo, dogadałam się oczywiście po angielsku, ale nie było to takie płynne, jakbym chciała. I chciałabym zacząć lekcję francuskiego, bo też w liceum zdawałam maturę z francuskiego, więc chciałabym odświeżyć sobie ten język i zacząć mówić. Także pytanie dla Was, czy znacie jakieś kursy online, jeśli chodzi o naukę właśnie języka francuskiego? Może ktoś z Was się kiedyś nauczył sam języka. I ja dla Anastazji mam już angielski, bo Anastazja, jej ulubionym przedmiotem jest język angielski i ona naprawdę nawet się go nie musi uczyć, ona po prostu go bardzo szybko przyswaja. Dzisiaj właśnie będzie miała lekcję online, także Wam pokażę, gdyby Was to interesowało. Ja zawsze tak podsłuchuję też jej lekcje, bo też się potrafię pouczyć, to znaczy teraz bym chciała zacząć podsłuchiwać jej lekcje, żeby się tego angielskiego znowu nauczyć, odświeżyć, ale chciałabym też nauczyć się języka francuskiego, także piszcie, jeśli polecacie jakąś książkę. Moja córka się też uczy francuskiego w szkole, więc też będę od niej czerpała niektóre materiały. Ale wiecie, uczyć się samemu języka nie jest takie proste, tym bardziej, że nie jestem na miejscu. Bo wiadomo, że będąc na miejscu, bo właśnie na wakacjach tak było, wiele rzeczy mi się przypominało i zaczynałam się powoli odblokowywać, więc już tam niektóre słówka powoli powracały. No ale nie mieszkam na stałe we Francji, nie znam tutaj nikogo, kto mówi po francusku, dlatego nie jest to możliwe, żeby tak na co dzień ten język sobie podszkalać, a chciałabym. Mam taką motywację na ten rok, żeby zainwestować w samą siebie. Nie wiem, co z tego wyjdzie, mam nadzieję, że mi się uda. Kończę pisać maile, kończę odpisywać na Wasze komentarze pod nowym filmem i usłyszymy się później. Czasami, kiedy oglądam wiadomości albo słucham tego, co się dzieje w świecie, a ostatnio nie dzieje się nic ciekawego ze względu na to, że we Włoszech bardzo alarmują, ze względu na to, jak dużo kosztuje właśnie prąd i gaz we Włoszech, więc ta zima będzie trudna. I kiedy oglądam te wiadomości, to albo kładę się na matę Pranamat, o której Wam mówiłam i naprawdę to nie jest reklama. Ta mata mi pomaga, w szczególności zasnąć, kiedy jestem taka przemęczona, kiedy jestem zestresowana, bo są takie momenty, kiedy po prostu problemy budzą się w nocy, więc nie pozwalają nam zasnąć i wtedy mata bardzo mi pomaga. A wiele razy pytacie mnie też, jak ja to robię, że łączę wszystko razem i mam taką figurę. Właśnie kiedy oglądam wiadomości albo coś w telewizji, żeby nie tracić czasu, to albo właśnie kładę się na tą matę, albo kręcę hula hopem. Używam hula hopu już od lat dziewczęcych. Później dostałam ten hula hop profesjonalny. On jest taki cieniutki, bo nie jest gruby, nie jest okrągły i jest bardzo ciężki, więc on bardzo tutaj pracuje nam na talii, modeluje nam tą talię, no i masuje nam tutaj podbrzusze i wszystko. Także oglądam wiadomości, w 5 minut kręcę i tym, później mam cały brzuch czerwony, pobudzony, to krążenie jest pobudzone i talia się wysmukla, także 2 w 1. U mnie to zawsze jest tak, 2 w 1. Czas na obiad. Jestem na obiedzie sama. Mój mąż napisał, że nie wróci na obiad do domu, więc postanowiłam, że zrobię coś szybkiego. Będzie to piadina. Te z Esselungi nie są złe, już gotowe. Do tego damy prosciutto, damy sobie mozzarellę, pomidory z ogródka i grillowane cukinie. Wyjdzie pycha. Piadinę kładziemy na patelnię. Kiedy już jest gorąca, z jednej strony obracamy ją. Dajemy mozzarellę. Ja lubię bardzo dużo mozzarelli. Możemy dać sałatę, tuńczyk, to co lubimy. Później pomidorki. Dodajemy kilka plasterków cukinii. I na górę prosciutto. Czekam minutę, aż mozzarella troszeczkę się roztopi. I gotowe. Łatwe, szybkie i pyszne, no i bardzo pożywne. Skończyłam pracować, odpisywać na maile, na komputerze i teraz muszę iść na górę prasować, ale uwierzcie mi, jest tak gorąco, że sama myśl o tym, by stanąć przy żelazku parowym, no wcale to nie jest przyjemne, tym bardziej, że mam bardzo dużo prasowania, bo wszystko to, czego używaliśmy podczas wakacji, ale nie tylko, mam chyba 7 pralek do prasowania, także lecimy na górę i prasujemy. Ale gorąco. Teraz lecę szybciutko się przebrać, doprowadzę się do porządku i lecimy po dzieci. Sukienka z moremoa to zawsze dobry pomysł, bo pasuje do wszystkiego, jest przewiewna, lekka, na te upały sprawdza się super. Poprawimy sobie jeszcze tylko fryzurę. Te upały się po prostu to nie sprawdza, absolutnie. Warkocz. Na twarz nałożę sobie ochronę 50. Wszystko sobie teraz przypruszę. Przypruszymy sobie tylko szybko oko takim cielistym cieniem, którego prawie nie widać. Bardziej tylko, żeby zakryć jakieś wszelkie żyłki, niedoskonałości. Makijaż 2 minuty. Róż do policzków. rozpłynął. Błyszczyk do ust. I człowiek od razu prezentuje się o wiele lepiej, prawda? Lecimy. Ubieramy klapeczki, sandałki. I jeszcze zanim odbiorę dzieci, skoczę po olej, bo mi się skończył i pokażę Wam, które oleje polecam, które są dobre, niezbyt gorzkie, a już jakościowo dobre, bo bardzo często dostaję od Was pytania właśnie na temat oleju. Lecimy. Jesteśmy w Esselundze. Widzę, że w ofercie prawie żaden olej nie jest. Te są dobre. Cezare Boniamici, już Wam mówiłam o nim. Jest też Grezzo. Tego Grezzo nigdy nie skosztowałam tak naprawdę, więc chyba go wezmę teraz. Ja zazwyczaj kupuję ten i jest ok. Cena też często jest w promocji. Polecam też te z Esselungi. One są naprawdę bardzo dobre. Bardzo lubimy też ten Conte Spanioletti Zeuli, bardzo dobry olej, i ten Feudotto, też polecam. No i tutaj mamy gdzieś około 10 euro za butelkę, od 12 euro za litr wzwyż. Kupujemy często też ten Le Valle degli Olivi, on też jest dobry, często jest w ofercie, normalnie kosztuje 11 euro za litr, ale często można go znaleźć w trochę niższej cenie. Na wakacjach w hotelu, w pokoju hotelowym mieliśmy maszynkę do robienia kawy i mieliśmy te cialdy z Starbucks. Naprawdę polecam, bo kawa okazała się bardzo dobra. Wcześniej nie zwróciłam na nie nigdy uwagi, a teraz powiem Wam, nie mam maszynki takiej do robienia takiej kawy. Ja jeszcze mam normalne espresso, ale jeśli Wy macie maszynkę, to spróbujcie ten z Starbucks, bo są dobre. Wreszcie mam trochę czasu dla samej siebie. Wzięłam sobie książkę, którą czytam już dość długo, bo jest to książka, o której Wam już mówiłam jakiś czas temu. Nie sądzę, że jest tłumaczona na polski, ale może, nie wiem. Książka, która bardzo mi pomaga w tym momencie, którą czytam rozdziałami, myśląc o tym, zadając sobie też dużo pytań. Jest to taka książka trochę filozoficzna. Miałam nawet takie zadanie jakiś czas temu, jak byłam nad morzem, by przeżyć dzień tak, jakby był dniem ostatnim w moim życiu. I nie zdałam niestety egzaminu, bo wcale nie przeżyłam tego dnia tak, jakbym chciała. I nie jest to takie proste, a chciałabym, żeby tak było. Także teraz wprowadzę na mój kanał właśnie też takie części trochę życiowe, o których może wcześniej nie mówiłam albo jakoś nie poruszałam takich tematów, a myślę, że są ważne, bo myślę, że większość z nas, mając właśnie mało czasu ogólnie ze względu na to, że dedykujemy bardzo dużo czasu na pracę, dedykujemy bardzo dużo czasu na dzieci, na męża, na wszystkie obowiązki, które nas otaczają, które nam ciążą, i mamy mało czasu takiego, by zaglądnąć trochę w głąb siebie i zadać sobie wiele pytań i znaleźć odpowiedzi na te pytania. Także takie książki, tego typu książki nam w tym pomagają. I to jest książka, którą dziś wieczorem będę czytać. Jestem tutaj w moim studio, to jest studio, w którym często pracuję, w którym sobie robię paznokcie, w którym się tak też izoluję od całej rodziny, kiedy oni idą na górę, żeby sobie oglądać jakiś film czy coś. A ja sobie tutaj tak siadam, włączam sobie fajną muzykę na przykład na Aleksie, czytam sobie książkę, czy piszę pamiętnik. Muszę przyznać, że od miesiąca wróciłam do pisania pamiętnika. Całe moje chyba dzieciństwo i dojrzewanie pisałam pamiętnik. Przestałam na długi czas, a teraz wróciłam do tego i to mi pomaga. Pomaga mi wreszcie, jak to tak przeleję na papier, zrozumieć też problemy, które mnie otaczają, i niektóre, kiedy tak przeleję na papier, zdaję sobie sprawę z tego, że to nie są problemy i tak naprawdę to nie jest problem. I tak naprawdę nie ma co się nad tym też rozczulać, rozżalać i skupiać. I to tyle. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, to paluszki w górę, śledźcie mnie na Instagramie i widzimy się w następnym filmie. Cześć Wam!